Dzisiaj mamy piknik rowerowy z okazji festiwalu Love Rower, święto rowerowe w Nowej Hucie. Mamy dużo różnych wydarzeń rowerowych i artystycznych, m.in. szycie ochraniaczy na siodełka rowerowe, kosze z papierowej wikliny, artystyczny tuning rowerowy, jest też nauka podstawowego serwisu rowerowego i konserwacji roweru. Ta moja wstążeczka na targu kupiona, drogo, drogusieńko, drogo zapłacona, przyjmijże ją, skrzypeczku ode mnie, przyjmijże ją do siebie. Bardzo fantastyczne jest to, że wokół roweru skoncentrowały się też rodziny i dzieci przyszłe, które niekoniecznie jeżdżą na rowerze, ale na pewno będą przyszłymi rowerzystami. Wszyscy bawimy się świetnie. Drugi element pancerza również smarujemy. Pokazujemy, jak zakonserwować rower. Jaką frajdę może dać, kiedy wszystko działa sprawnie. Przyszliśmy sobie tutaj powypoczywać, oddać się artystycznym zajęciom. Mąż oczywiście zabrał Wikę i wylegują się na hamaku. No a ja tutaj pracuję dzielnie, żeby zrobić przypinki, które będą widniały na naszych plecakach rowerowych. Każdy może sam sobie zrobić własną przypinkę według własnego pomysłu. Bardzo się dobrze bawię i zrobiłem moją najlepszą przypinkę na świecie. Niech ją przedstawię. Łapiemy tutaj. Kręcimy, 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 aż to złapie. Dokręcamy. Robimy tutaj warsztaty z papierowej wikliny. Dosyć łatwo poznać tajniki tego, jak to się robi. Kwestia tylko wprawy, zwinięcia paru tysięcy rurek. Bardzo ciekawa forma spędzania wolnego czasu. No jakiś sposób na to, żeby zagospodarować starą gazetę, starą ulotkę. Co pani to robi? Rower. Robię rower na... Nie wiem jak po polsku. Haftujem rower. Haftujem rower. To jest torba, na której mamy wzór i będzie później taka torba do noszenia. Staram się przekazać jakąś moją wiedzę dotyczącą różnych ściegów i jak na przykład w prosty sposób ubarwić sobie pięknie torbę. Motywy rowerowe. Bardzo mi się spodobał program tego wydarzenia. Jest tu świetna atmosfera i żałuję, że nie mogę we wszystkim wziąć udziału. Dokładasz, dokładasz, dokładasz i troszeczkę tak naginasz go, żeby on stworzył, popatrz się tak. Prowadzimy warsztaty artystycznego tuningu rowerowego. Są to warsztaty, na których można sobie odnowić na przykład stary, zardzewiały rower. Nowy rower można obkleić foliami odblaskowymi albo foliami świecącymi w ciemności, żeby dodatkowo się zabezpieczyć w momencie zapadania zmroku, bo zwykłe odblaski często to za mało. Uczymy się o tym, jak pochłania światło barwy, a barwy światło poprzez zabawy manualne. Każdy zrobił trochę coś innego. Zwierzaki, pojazdy, różnego rodzaju wiatraki. Te wiatraki na rower będą jak znalazł. Dzieci moje bardzo czynnie, proszę zobaczyć, pracowały plastycznie, zrobiły znaczki, a teraz zajadają zupę. Jest bardzo przyjemnie, miło. Rower jest takim bardzo pozytywnym środkiem transportu ekologicznym, bardzo propiknikowym. Daje nam to świetną okazję do tego, żeby radośnie spędzić czas na zielonej trawce, w gronie przyjaciół, znajomych, rodziny. Takie pikniki dają możliwość poznania mnóstwa pozytywnych ludzi, więc jak najbardziej takich miejsc szukamy. Nie trzeba tutaj nikogo znać, żeby poczuć się naprawdę fajnie. Za żelazną czy niedomkniętą kurtyną wprowadza do otwarcia wystawy, którą tutaj będziemy świętować 21 czerwca, paczka z Ameryki. Myślę, że bardzo prosta w takim przekazie symbolicznym, skrótowym. Zaczynamy od pomocy amerykańskiej UNRWA tuż powojennej i śledzimy takie relacje pomiędzy PRL-em, Polską Ludową, a wolnym światem, światem Zachodu. Poprzez tego typu symbole, poprzez paczki, więc to jest opowieść o PRL-u, o relacjach pomiędzy światem zamkniętym za żelazną kurtyną, a wolnym światem, opowieść o troszkę naszych tęsknotach, a też istotne, bo cały czas szukamy artefaktów, szukamy muzealiów, które tutaj wypełniają to muzeum. Pomysł tej wystawy jest znakomity.
paczka z Ameryki, bowiem to oznacza, że mogą się tu pojawić osoby, które na co dzień historią się nie interesują, dla których nawet historia jest czymś dalekim, ale które otrzymywały kontakt nie tylko z Ameryką, ale utrzymywały kontakt z rodzinami znajdującymi się na przykład w Wielkiej Brytanii. I moja paczka a propos artefaktów, to był rower. Oczywiście ja go nie dostałem w latach 40., bo wtedy mnie jeszcze nie było na świecie, ale proszę sobie wyobrazić, że mój dziadek otrzymał z UNRY rower gdzieś w okolicach roku 46 pewnie, czy 7, na którym ja jeszcze w latach 80. jeździłem. Na wystawie prezentujemy złotą torebkę, którą jedna z pań otrzymała od swojej rodziny bądź znajomych, którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii. Pokazujemy również amerykańskie radio, angielskie puszki po papierosach z lat 60. Ponadto pokazujemy ciekawy zestaw otwieraczy. Z lat 80. mamy od pana Jana Stręgowskiego zegarek, który organizacja Solidaritet Norge Polen wprowadziła w Norwegii do sprzedaży i dochód ze sprzedaży tych zegarków był przeznaczany na pomoc dla Solidarności oraz rekorder, który on otrzymał z tej pomocy norweskiej. Trochę mamy obiektów związanych z pomocą UNRY, opakowania, puszki, tekturowe pudełka, łóżko, które przez te wszystkie lata przechowało się. Poza tym mamy również przedmioty, które Polacy otrzymywali w przesyłkach prywatnych. Zabawki, ubrania, puszki po papierosach czy po różnego rodzaju przyprawach. Wystawa będzie otwarta od 21 czerwca 2017 roku do 10 lutego 2018.